acelerar lo más posible. В Москве. Я еще раз вам напомню, что самолет Ту-154, который летел в Следственном комитете при прокуратуре, говорят, что самолет садился в условиях... Еще раз повторю, что на борту самолета находился президент Польши Лех Качинский. Конечно, в эти минуты приходит огромное количество информации на все ленты информагентств. Sierra Papa Lima Alfa Alfa, noszący imię Mikołaja Kopernika, był pierwszym samolotem tego typu zakupionym przez LOT. Rozbił się 950 metrów od pasa startowego po 8-godzinnym locie z Nowego Jorku. Zginęło 77 pasażerów i 10 członków załogi. Popychacze steru wysokości i steru kierunku są sztywne. To ciąg przegubowo połączonych duralowych rurek biegnących od kabiny pilotów do powierzchni sterowych na ogonie samolotu. W miejscu, gdzie przechodzą obok silników, uległy zniszczeniu w wyniku uderzenia przedmiotem przemieszczającym się z dużą prędkością. Przeciął je segment rozerwanej turbiny silnika numer 2. Była dana. Czyli momentalnie utracił pilot możliwość sterowania pochylaniem samolotu i kierunkiem, jeżeli chodzi o ster kierunkowy. W jednej chwili samolot stał się całkowicie niesterowny. Ster wysokości opadł pod własnym ciężarem, zwiększając pochylenie samolotu na nos. W momencie przecięcia popychaczy sterowania sterem wysokości, tak, to momentalnie ster poszedł w dół. Jak ster został puszczony w dół, to nastąpiło samolot w nurkowanie. Samolot uległ katastrofie wówczas, kiedy zwiększali moc do maksymalnej. Jedynym sprawnym elementem układu sterowania były lotki znajdujące się na końcach skrzydeł, których wychylenie kontroluje się ruchami wolantu w prawo i w lewo. Pozwoliło to pilotowi na zmianę kursu samolotu w ostatnich sekundach lotu. Pilot... Kapitan mógł przechylić samolot i skierować go w kierunku fortu. Samolot IU-62, wersja M, numer rejestracyjny Sierra Papa Lima Bravo Golf, Tadeusz Kościuszko, rozbija się w warszawskim Lesie Kabackim, 5 km przed lotniskiem, po przeciwnej stronie tego samego pasa startowego, do którego 7 lat wcześniej podchodził Kopernik. Obie katastrofy wydarzyły się podczas podejścia do lądowania. W obydwu rozbiły się niemal identyczne maszyny. Z obydwu nikt się nie uratował.